Witam, mam na imię Ania i jestem redakcyjną testerką magazynu Przyślij Przepis. Dziś ugotuję dla Was suchą zupę, czyli zapiekankę meksykańską. Przepis przysłała czytelniczka naszego serwisu przyślijprzepis.pl. Do przygotowania naszej suchej zupy potrzebujemy 350 g makaronu nitki, około 200 g żółtego ostartego sera, jednej cebuli, papryki, 250 g kiełbasy chorizo, puszki krojonych pomidorów, 3 ząbki czosnku, 2 liście laurowe oraz przyprawy. Ostra papryka, kminek, oregano, pieprz i sól. Makaron nitki gotujemy w osolonej wodzie zgodnie z przepisem na opakowaniu z dodatkiem 2 liści laurowych. Paprykę oczyszczamy z gniazd nasiennych i kroimy w grubszą kostkę. Cebulę i kiełbasę chorizo pokroimy w drobniejszą kostkę. Na patelni rozgrzewamy łyżkę oleju i wrzucamy naszą pokrojoną cebulę i kiełbasę chorizo. Całość smażymy około 3 minuty od czasu do czasu mieszając. Do cebuli i kiełbasy dodajemy pokrojoną paprykę i również podsmażamy około 3 minuty. Następnie dodajemy przyciśnięty przez praskę czosnek i dodajemy nasze pomidory z puszki. Całość mieszamy i podsmażamy przez jeszcze jakieś 3 minuty. Na koniec do całości dodajemy ugotowany makaron i będziemy zaraz przyprawiać. I całość doprawiamy naszymi przyprawami. Po doprawieniu dokładnie mieszamy i przekładamy do żaroodpornego naczynia. Całość posypujemy startym serem i wstawiamy do piekarnika nagrzanego na 200 stopni Celsjusza i pieczemy przez 20 minut. Sucha zupa jest już gotowa i zaraz jej spróbuję. Bardzo smaczne i aromatyczne danie, przede wszystkim dzięki przyprawom i kiełbasie chorizo. Serdecznie polecam i zapraszam na nasz serwis przyślijprzepis.pl.